Tu w Polsce rozpoczyna się walka o cały Kościół powszechny. To zdanie powiedział błogosławiony ksiądz prymas Stefan Wyszyński tuż przed swoją śmiercią, obserwując życie wiary w naszym Kościele w Polsce. To właśnie najważniejsze zdanie, które chciałbym przekazać. Najdostojniejszy księże arcybiskupie Adamie, drodzy bracia kapłani, klerycy, drodzy bracia radiosłuchacze, Radia Fara, Radia Jasna Góra i innych rozgłośni, drodzy pielgrzymi, bracia i siostry. Na modlitwie kończymy dziś 43. przemyską pielgrzymkę. A ja ciągle od 30 lat buduję się wobec tej formy duszpasterskiej, jaką jest ta pielgrzymka na Jasną Górę. Buduję się gorliwością, wytrwałym zapałem księży przewodników. Przyznam, że zawsze z wielkim zainteresowaniem i z wielką nadzieją patrzyłem na te owoce dobra, widząc, że ta pielgrzymka nasza staje się szkołą charakteru dla kleryków, seminarium, dla kapłanów, ale szczególnie pragnę podziękować właśnie księdzu arcybiskupowi Adamowi, który jest od początku tej jeszcze prehistorycznej naszej pielgrzymki kapłanom, ale wam, drodzy pielgrzymi, za to świadectwo wiary, za ufność wobec dobroci Boga, za to, że nie ustępowaliście w modlitwie o Jego pomoc, o interwencję w tylu osobistych sprawach, ale też w niepokojach o Kościół, o Ojczyznę, o losy świata, o nasze parafie, o naszą diecezję. To przecież sam Pan Jezus zachęcał, abyśmy nie ustępowali w prośbie. Pukajcie, a będzie wam otworzone. Proście, a otrzymacie. Szukajcie, a znajdziecie. Nie zapominajmy, że Bóg jest naszym Ojcem i to Ojcem miłosiernym, wszechmocnym i lepszym niż myślimy i wie, kiedy i czego i w jakich okolicznościach potrzebujemy Jego pomocy, Jego interwencji. A w dzisiejszej Ewangelii przypomniał nam Pan Jezus, żebyśmy Mu zaufali, bo nawet włosy na głowie nasze są policzone. Dlatego nie bójcie się, jesteście ważniejsi niż wielu wróbli. Do każdego, kto się przyzna do mnie przed ludźmi, przyznam się i ja przed Ojcem, który jest w niebie. To jest gwarancja wszechmocnego, prawdomównego. Tego, który oddał życie za to słowo, które głosił, za to, co czynił na tej ziemi. Kończą się nasze pielgrzymkowe, modlitewne rekolekcje w drodze i z tym większą ufnością je kończymy, że przeżywaliśmy je z Maryją w Kościele z Matką Pana. Ale dobre rekolekcje powinny zawierać jakieś podsumowanie, a nawet postanowienia dotyczące naszej wiary i życia z wiary. Warto może przy tej okazji przypomnieć trzy podstawowe wymiary właściwe każdemu chrześcijaninowi. Jest to wymiar szczególnie promieniujący w życiu Maryi. A zatem wymiar sakralny, wymiar apostolski i wymiar eklezjalny, kościelny. Wymiar sakralny naszego życia, bo przez chrzest urodziliśmy się na nowo jako dzieci Boże. To nie byle co. Stało się coś niezwykłego. Odrodzeni staliśmy się mieszkaniem Trójcy Przenajświętszej. On zamieszkał w nas, w naszym sercu. I chce, abym żył dla Niego, abym korzystał z Jego obecności, abym uczył się żyć według Jego przykazań. To wielka szansa korzystać z Jego pomocy. To wielka szansa na nasz ludzki i chrześcijański rozwój przez udział w świętości Boga. To radość twórczego życia tu na ziemi i kiedyś w niebie. Uświęcony łaską Chrztu Świętego mam szansę uświęcać świat i spotkanych ludzi. Mam szansę wpływać, wiara mi mówi, wpływać na losy świata, losy Kościoła na całym świecie.
Przecież strzegę się grzechu, nawracam się po upadku. Staram się nie zdradzać najbliższego mego przyjaciela, jakim jest Jezus, który oddał za mnie swe życie. To jest wielka sprawa, ta praca nad sobą. To naprawdę ważny wkład w Boże dzieła realizowane dziś na świecie. Drugi wymiar to jest wymiar apostolski mojej wiary. Wielkich darów nie zatrzymuje się dla siebie. Trzeba się nimi dzielić, aby je ciągle powiększać. Wiara to wielki dar, to nadzieja zbawienia. Nieskończone bogactwo Boga trzeba rozdawać, ale ono na tym polega, że On nieustannie nas podtrzymuje w istnieniu i będzie nas ubogacał także po śmierci. Także po śmierci będziemy się rozwijać, rosnąć w świętości. Do tego ubogacania włączył Matkę Najświętszą. Chcę, żebyśmy także my już tu na ziemi nauczyli się ubogacać innych. Mamy dzielić się naszą wiarą z innymi. Dzielić się najpierw z najbliższymi, ale też naszą wiedzą i mądrością, znajomością Bożych zaleceń mamy się dzielić z wszystkimi ludźmi, z całym światem, który uświęcony będzie przez naszą modlitwę. Pamiętajmy też w tej naszej modlitwie, bo to siła włączenia Pana Boga w dzieła ludzkie. Pamiętajmy o misjonarzach, o ludziach cierpiących, o prześladowanych za wiarę. Pamiętajmy o tych, którzy nam po drodze czynili dobro. Oni też uczestniczą w tym dziele pielgrzymkowym. Codzienny wspólny pacierz w naszej rodzinie to naprawdę pierwszy, ważny, podstawowy stopień apostolski. Bo wtedy wprowadzamy do szkoły modlących, wierzących się ludzi nasze dzieci, a i siebie czynimy apostołami dobra, modląc się w różnych potrzebach. Posługa apostolska to ważne współczesne zadanie, które jako ostatnie polecenie zostawił Pan Jezus tuż przed wniebowstąpieniem, tchnął wtedy Ducha Świętego i mówił: idźcie na cały świat, chrzcząc ludzi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego i ucząc ich zachowywać wszystko. Przekazujcie tę wiarę, przekazujcie tę wiedzę o mnie innym ludziom. I trzeci fundamentalny punkt oparcia naszej wiary i rozwoju naszej wiary to wymiar kościelny naszego myślenia, postępowania, którym się umacniamy. Związek Maryi z Kościołem jest ontyczny, bytowy, nierozerwalny, bo ona zrodziła Chrystusa, który jest głową Kościoła. Ona była w najważniejszych momentach. Bez niej nie zaistniałby Kościół. Ona przyjmuje Boży plan zbawienia, stając się Matką Boga człowieka, ale potem opiekuje się tym Jezusem, który jest głową ludzi wierzących, nas wszystkich. Później przychodzi przecież w zwątpienie pod krzyżem. Ona z Janem apostołem i z niewiastami stoi pod krzyżem. Ona w wieczorniku modli się, czeka na Ducha Świętego. Maryja jest nierozerwalnie związana. To jest droga wiary bardzo ważna, bardzo żywa ta maryjność nasza. Święty papież Paweł VI po tym takim tragicznym roku rewolucji 1968 roku, kiedy ten neomarksizm wyszedł na ulicę Paryża, burzył wszystko, a i dzisiaj się to zaczyna odnawiać. Widzimy właśnie, że wtedy Paweł VI, który uczestniczył w II Soborze Watykańskim, ułożył takie nadzieje w ten sobór. Zauważył, mówił, stwierdził dosłownie: miejcie zaufanie do Kościoła. Wszystko się waliło. Miejcie zaufanie do Kościoła. Kochajcie go bardzo. To Kościół uratuje świat, który jest taki sam dziś, jak był wczoraj i będzie jutro i który prowadzony jest przez Ducha Świętego i wspomagany przez wszystkie swoje dzieci i zawsze odnajduje siły do odnawiania się. Koniec cytatu. Ale to się przecież i do nas odnosi. Kościół, jeśli będzie żywy, mocny, ma to zadanie, on uratuje świat, bo świat jest dziełem Bożym. My się włączamy w dzieło Boże, głosząc Jego Ewangelię, ratując ten Kościół, ratując świat. Kościół to wielka nadprzyrodzona Boża rzeczywistość. Nie ma Kościoła mężczyzn, kobiet,
Polaków, Żydów, biednych, bogatych, jest jeden Kościół Chrystusowy, Kościół ludzi ochrzczonych, w których żyje Duch Święty. To nasz Kościół. Kościół, w którym są święci i mocni wiarą, ale są też ludzie słabi i grzeszni, jak my wszyscy, jak każdy z nas, który bije się w piersi na początku mszy świętej, mówiąc: Panie, zmiłuj się nad nami, Panie, przebacz. Siłą Kościoła jest i będzie zawsze, zawsze obecny w nim Chrystus i Duch Święty, Bóg Wszechmogący. Są też ludzie dobrej woli, którzy te nadprzyrodzone dary Boże muszą przekazywać dalej. Jest Matka Najświętsza, jest cała nadzieja naszego zbawienia. To jej, Matki Najświętszej, boi się szatan. Jej częstochowskiego obrazu bali się komuniści, kiedy zaaresztowali i uwięzili ten obraz na Jasnej Górze, aby uniemożliwić owoce łaski nawiedzenia. Maryja wtedy, ale i dzisiaj jest bardzo mocnym fundamentem naszej wiary. Dziś dotarliśmy do Matki Najświętszej jako Matki Kościoła i Królowej Polski. Chcemy wyrazić naszą wdzięczność jako ludzie wiary za to, że przez jej pośrednictwo weszliśmy w tajemnicę Trójcy Świętej. To jest wielki dar, który nieśmy i którym ubogacajmy innych. Świętość w Kościele to najmocniejszy i niezniszczalny fundament, ale trzeba go nieustannie utrwalać. To jest też stały punkt zatroskania Maryi o dzieło zbawienia, o naszą świętość, czyli o naszą walkę z grzechem i szatanem, który przecież nie zrezygnował i poszukuje amatorów do zamieszkania w piekle. I dlatego ten ojciec kłamstwa zwalcza prawdę o odpowiedzialności każdego człowieka za czyny dobre i złe, za grzechy popełnione świadomie. Szatan posługuje się zwłaszcza oszczerstwami i prześladowaniami. I to szczególnie skierowanymi do tych ludzi, którzy głoszą prawdę, upominają grzeszników, zachęcają do nawrócenia. Nie możemy się temu dziwić, ani gorszyć atakami ludzi dzisiejszych, niektórych niewierzących, czy opłacanych na Kościół, na księży, na świętych, na Jana Pawła II, bo to Pan Jezus zapowiedział w dzisiejszej Ewangelii. Uczeń nie jest ponad mistrza, ponad nauczyciela. Jeśli Pana domu prześladowali, a nawet nazywali Belzebubem, to i domowników tak będą nazywać. Będę oskarżać. Nie bójcie się, lecz jesteście ważniejsi od wielu wróbli. Włosy wasze są policzone na głowie. Jest ktoś mocniejszy, kto czuwa nad nami. Kryzys tradycji chrześcijańskiej w życiu wielu narodów jest dziś powszechnie obserwowany. Ludzie niby nowocześni zatracają kulturę bycia. Pewna część inteligencji, pewne grupy polityczne, nie wszystkie, ale pewne wyraźnie znane, uznały, że ich znakiem rozpoznawczym stanie się umiejętność szokowania skandalami, nienawiścią, bluźnierczymi wystawami, przedstawieniami teatralnymi i brudnymi słowami wyrażanymi publicznie na K, na P, które trzeba wykropkowywać, żeby się nie wstydzić wobec przyzwoitych ludzi. Zaproponowała nienawiść prawie plemienna do przeciwników politycznych i ideologicznych, których się uznaje za wrogów, a to są tak samo ludzie. Staje się męcząca taka atmosfera dla ludzi normalnych, uczciwych i nawet niewierzących, uczciwych ludzi, to niepokoi. Marksizm, komunizm i neokomunizm nie umarł, ale nie traćmy nadziei. Posłużę się tu przykładem, zwłaszcza w moim pokoleniu bardzo znanym, a znanym też na całym świecie, niedawno zmarłym, na całym świecie uznawanym za największego znawcę marksizmu, profesorem Leszkiem Kołakowskim, który wiele się przyczynił w swojej młodości jako profesor Uniwersytetu Warszawskiego do ataków na Kościół. Potem jednak musiał wyemigrować, zaczął się proces refleksji. Pod koniec życia publikował, miał odwagę jako uczciwy człowiek przeprosić za krzywdę wyrządzoną ludziom swoimi
atakami, swoimi kłamstwami. Tuż przed śmiercią przeprowadził wywiad z nim redaktor francuskiego pisma La Croix i tam Kołakowski wyznał, obserwując tę sytuację, która już wtedy nabierała takiego rytmu, który się dzisiaj też powtarza, przejawia. Ten redaktor zapytał o przyczyny tej agresji, tej nienawiści i co można robić, by przywrócić społeczeństwu liberalnemu poczucie braterstwa, miłości bliźniego, tej życzliwości. Co robić? Profesor odpowiedział, cytuję, jeśli Kościół jest bezsilny, to nikt inny też nie jest zdolny to zrobić. Papież ma rację, kiedy przypomina, że nasza wolność ma być źródłem reguł moralnych. I wyznaje, mówi, kocham Kościół, który zabiera głos w ważnych kwestiach społecznych, który uczy ludzi, jak się odnosić do swoich bliźnich, jak stawiać czoło przeciwnościom, jak zaufać Bogu. To mówi były marksista, uczciwy jednak były poszukiwacz prawdy. A my dodajmy, że kochamy Kościół, bo w nim żyje Chrystus i odpuszcza nam grzechy i przed tyloma nieszczęściami broni nas swoim stawiennictwem Matka Najświętsza i nasi święci patronowie. Mądrość Kościoła i jego nauki, a także wymagania dotyczące życia moralnego nie pochodzą od ludzi, chociaż ludzie je głoszą, wyjaśniają i zachęcają do stosowania się do nich. Bóg jest autorem tego porządku na świecie, który stworzył i wyjaśnił, jak powinno się korzystać z tego bogatego wyposażenia, jakie ofiarowuje nam świat. Kościół chce spokojnie pracować, służyć ludowi Bożemu, wspierać naród mocami Ewangelii, bronić chrześcijańskiej kultury narodu. Ale i dzisiaj także materialistyczno-ateistyczni pseudoreformatorzy za cel tak zwanego unowocześnienia Europy i Polski postanowili zniszczyć prawa natury i podważyć moralność, moralność obiektywną, nie subiektywną, to robię, co ja uważam, obiektywno weryfikowaną przez innych ludzi i przez Boga samego, opartą moralność na 10 Bożych przykazaniach i posługują się kłamstwem. Starają się odpiłować, jak deklarują, Kościół od narodu, zachęcając do bluźnierczych profanacji krzyża odpiłowanego od fundamentów, pobicia kapłanów. Dawniej robili to samo, nieznani sprawcy. Wiemy, ilu wymordowali. A dzisiaj oficjalnie, ale równie bezkarnie są też nieuchwytni, są bezkarni. Są to zagubieni moralnie ludzie, biedni ludzie. Strzeżmy się ich, ale módlmy się za nich. Wołajmy Pana Boga o nawrócenie, o ich zbawienie. To jest nasza chrześcijańska odpowiedź. Ale nade wszystko pamiętajmy, jednak pamiętajmy, że najbardziej niebezpieczne i groźne cierpienia Kościoła pochodzą z wewnątrz Kościoła, z jego wnętrza, z grzechu, który jest w nas samych, jest też w Kościele. Wyrasta i rozkłada nasze myślenie, nasze rodziny, nasze dzieci, naszych bliskich. Z grzechów trzeba się ciągle nawracać, trzeba zrywać, pokonywać siebie. Kościół dzisiaj sobie nie poradzi bez ożywienia świeckich, którzy w jedności z biskupami i kapłanami zatroszczą się o pogłębienie wiary, abyśmy umieli rozeznawać fałszywych proroków i stawiać czoła niebezpiecznym zwyczajom, które rujnują, a nawet już zrujnowały wiele zdrowych tradycji w naszych rodzinach. Owocem czego jest dramat rozbitych małżeństw. Przecież już to już 40%, czyli na 10, 4 małżeństwa się w Polsce rozkładają. Jest zanik rodziny wielodzietnej. Polska wymiera. To jest wielki niepokój. Trzeci fundamentalny ten punkt oparcia to właśnie ta kościelność. Myślę, że warto pamiętać, że
że na tej drodze naszej nie jesteśmy sami i że są ludzie wierni Panu Bogu, są ludzie, którzy chcą ciągle, nieustannie włączać się, stawać po stronie Chrystusa i Maryi. Nie może wymierać ofiarna, czysta, bezinteresowna miłość w naszych rodzinach. Na szczęście nie umiera. Nie może wymierać ilość powołań do kapłaństwa i życia zakonnego. To jest pewna głuchota naszych córek i synów, nas samych. Bo przecież Bóg obficie wzywa i powołuje, zaprasza do pójścia za Nim, odkrywania naszego powołania do kapłaństwa, do życia zakonnego, do celibatu, do służby innym, do życia rodzinnego, do życia rodziny wielodzietnej. Dzisiaj także Bóg obficie zaprasza do pójścia za Nim, ale trudno jest się zdecydować na piękno wysiłku maksymalnego. Trzeba ten wysiłek, te maksymalne wysiłki i maksymalne modlitwy multiplikować, powiększać. Trzeba mocniej ufać Panu Bogu. Zewnętrzne znaki, na których Kościół i księża były jakimś drogowskazem, są ważne do dzisiaj. Fałszywych oskarżeń nie trzeba się bać, bo i pamiętamy, i słyszeliśmy dzisiaj, że to one upodobniają nas do Chrystusa. Myślę, że też warto powiedzieć, że miał rację Ojciec Święty Jan Paweł II, kiedy w czasie swojej pierwszej pielgrzymki rano, zaraz 3 czerwca 1979 roku do studentów zgromadzonych w Warszawie pod kościołem świętej Anny, w kilkadziesiąt tysięcy tam przyszli, powiedział im bardzo ważną rzecz. Postawił pytanie, jaką miarą mierzyć człowieka? Jaką miarą mierzyć człowieka? Tamtego lata, tamtego roku, jaką miarą dzisiaj mierzyć? Kiedyś, zawsze. Jaką miarą mierzyć człowieka? Człowieka trzeba mierzyć miarą serca, bo miłość staje się wskazaniem mądrości i odwagi. Miłość ujawnia prawdę, kim w głębi istoty swojej jest człowiek w najtrudniejszych sytuacjach. I tylko prawdziwa miłość do Boga i ludzi zrodzi i uformuje prawdziwych ludzi wielkiego człowieczeństwa. Uformuje świętych w najtrudniejszych nawet czasach. W tych czasach, w których już żyjemy, które jeszcze przyjdą. I nie bójmy się trudności, niech przyjdą. Bóg okaże się mocniejszy. Przypomnijmy sobie, że za podanie kromki chleba i przygarnięcie głodnych, bezdomnych 8 Żydów do swego bardzo skromnego domu, ulmowie oddali życie w niezwykle trudnych warunkach, nieporównywalnych do nas, że święty Maksymilian w obozie koncentracyjnym zastąpił człowieka, ojca rodziny, żeby ten mógł wrócić do swoich. W najtrudniejszych warunkach ujawniało się człowieczeństwo. I do nas wyzwanie, ujawnienie naszego chrześcijańskiego powołania idzie w trudnych decyzjach. Ulmowi oddali życie, ale uzyskali chwałę w niebie. Pokazali, że warto zachować wierność głosowi sumienia. Warto być dobrym, szlachetnym człowiekiem, ofiarnym, kochającym. Warto zwyciężać zło dobrem, pokonywać swoje słabości, pokonywać złe humory i kaprysy. Warto znosić prześladowania i fałszywe nawet oskarżenia, skoro sam Pan Jezus wskazał nam drogę właściwą. Błogosławieni jesteście, jeżeli złorzeczą wam z powodu imienia Chrystusa. Albowiem Duch Boży na was spoczywa. To jest znak rozpoznawczy. A zatem umocnieni Duchem Świętym, pokrzepieni wstawiennictwem i opieką Matki Najświętszej, nie lękajmy się życia, nie lękajmy się życiowych trudności. Zaufajmy Bogu. Bóg sam wystarczy. Dios solos basta, mówiła święta Teresa Wielka. Bóg sam wystarczy. Wystarczy, aby pokonywać wszelkie trudności i aby przeżywać radość z naszego spotkania z Panem Bogiem. Amen.